Grupa Mokotowska. Dziś rano stany alarmowe na Odrze były przekroczone w Cigacicach, Nietkowie. I porywanie ludzi z Warszawy. To jest coś okropnego, proszę Państwa. Porywanie ludzi z Warszawy. Ryzyko wystąpienia powodzi jest zerowe. Wezbrane wody rozlewają się w międzywalu, nie zagrażając miejscowościom położonym w dolinie rzeki. Syryjscy rebelianci zaczęli opuszczać jedno z oblężonych przez siły rządowe przedmieść Damaszku, poinformowały państwowa telewizja i syryjski obserwatorium praw człowieka. Ewakuacja jest elementem wcześniejszego porozumienia z władzami Syrii. Siły przeciwników prezydenta Syrii, Bashara al-Assada, są ewakuowane z Barsa, przedmieścia stolicy kraju. Obserwatorium podaje, że u świcie na miejscu pojawiły się autokary, do których wsiadły setki rebeliantów wraz z rodzinami. W najbliższych dniach ewakuowane mają być następne grupy bojowników, dodała organizacja, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Barza na północnym wschodzie Damaszku znajduje się w pobliżu obszarów kontrolowanych przez rebeliantów. To jest syn toczą się tam zacięte walki między siłami rządowymi a bojownikami. No ale to widzicie Państwo, tu jest Warszawa, Wołomin spod Warszawy. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie okresami porwisty. Północny i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce w diecezji rzeszowskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Bądź uwielbiony Panie przez swoją świętą Matkę Maryję w wykonaniu grupy uwielbienia. O godzinie 18.20 uczestniczyć będziemy w Eucharystii. Natomiast o 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone. Temat tych rozmów: stulecie objawień fatimskich, zakończenie Wielkiej Nowenny i co dalej. Gośćmi rozmów będą ojciec Zbigniew Kołodziejczyk, kapucyn itinerant, ojciec Robert Kozłowski, proboszcz parafii w Terliczce, brat Artur Arciszewski, gwardian domu itinerantów w Katowicach oraz pan Piotr Onak. Mieszkańców Terliczki i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 15 maja w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Chrzebtówkach. 22 maja w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej. I 29 maja w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie w archidiecezji częstochowskiej. Za robotę od, nie wiem, od 20 do 100 tysięcy złotych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Mój, już 10 minut po 13 w naszym programie Czas na audycję aktualności dnia. Zostańcie z Bosek, bo nam zyma. Kawałek chleba wymagający dobrych kontaktów zewnętrznych,
Także szkoda tego dziada, że umarł. To miał być żonę ciekawą. Na krynę Mieczysławską. Katedra Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Też Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Panie profesorze, właśnie w tej sprawie. Jesteśmy po wyborach we Francji. Francja ma nowego prezydenta, za niedługo za przysiężenie, chociaż przed Francją jeszcze w czerwcu wybory, bo to też pytanie o to zaplecze polityczne przyszłego prezydenta Republiki Francuskiej. Pani minister, pani premier Beata Szydło złożyła życzenia, życzę sukcesu, wytrwałości w pełnieniu zaszczytnej misji dla dobra Republiki Francuskiej. Też napisała, że liczy, że pana prezydentura przyniesie nowe otwarcie w relacjach dwustronnych, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak również gospodarczej. Bo wiemy, że po pierwszej turze dosyć ostre słowa prezydenta Macrona poszły w naszą stronę, w stronę Polski. Jak pan ocenia tę kandydaturę i to, co zrobili Francuzi? Albo się po mistrzostwu maskował, albo tak naprawdę na końcu nie pasował do tego świata. Nie mogło się zachować. On po prostu udziela się też odpowiedzi, nie tracić. Do tego stanu niewątpliwego napięcia, jaki nastąpił w tej fazie pierwszego wyboru między częścią środowisk politycznych Francji a Polską. Mam nadzieję, że pan prezydent Macron pójdzie za tym gestem i rzeczywiście zrewiduje swoje polskie pojęcie i na temat polskiej gospodarki, na temat polskiej rzeczywistości, na temat pan w Ameryce Białystok, a stąd do Białego Stoku jest bardzo daleko, bo to jest 200 kilometrów. Także dzisiaj, proszę państwa, o dziadach warszawskich, podwarszawskich, nie mili są, niesympatyczni, kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą, zgrzytają zębami, ręce sobie podają, tytułują siebie wielce, wywyższają się, dzielą się, no to są jako i ci faryzeusze, i ci saduceusze, dzieci diabła. Skatuła został za to skazany, najpierw chyba na 3 miesiące. Później ten wyrok obniżono, bo sąd stwierdził, że ale to tak naprawdę do, nawet do próby zabójstwa nie doszło. Choć oczywiście wtedy już komando zmierzył, bo ktoś się tak rozleczył, nie znaleziono i tak urokną to szkatuła. Teraz szkatuła jest oskarżony o podżeganie do... Idę po cukier. ...zabójstw. Powiedzmy sobie tego średniego nurtu. Jest to taka bardzo wielka niewiadoma. W tym mechie tej osoby, która chciała z nimi też współpracować. Szkatuła bardzo chciała robić z tego rozwoju interesy. Wiemy, że on nie ma partii ale co do sprawa jest zamknięta. Tak wydaje mi się, że mam wrażenie, że tak naprawdę niewiele osób się nie interesuje i chce, żeby ona została wyjaśniona. To policji. Być może mówimy tu o Kutaro, o organizacji międzynarodowej, ale wydaje mi się, że takie sprawy porachunkowe powinny być mimo wszystko cały czas nadzorowane, co jakiś czas powinno sprawdzać, co się tam da znaleźć. Pamiętajmy, że co jakiś czas pojawiają się nowi gadacze, jak to się mówi. Nowi singers. Albo świadkowie korupcji, bo się może rzadziej. Już mogę wyjaśnić wiele historii. O, bądź się. Ale przede wszystkim także z komentatorzy też mówią, że kandydatka Frontu Narodowego odniosła dosyć poważny sukces, chociaż to tylko 33-34% wyborców, ale jednak, no nie wiem, czy się tego spodziewała. I teraz pytanie o tą polaryzację postaw i tego, co dzieje się tak naprawdę we Francji, bo też z jednej strony mamy nowego prezydenta, ale z drugiej strony, Francja ma prezydenta, ale z drugiej strony no też niewielu ludzi poszło, jeżeli chodzi o ten wskaźnik ogólny na wybory. Wielu dało białą kartkę. Są tacy, którzy boją się, że będzie właśnie nowy prezydent jak gdyby skręcał w tę stronę, żeby wszystko, Macron, żeby wszystko prywatyzować. Boją się o to zabezpieczenie socjalne, które do tej pory było mocną stroną w Republiki Francuskiej. Tak, to są takie sprawy. Jedna to jest pozycja polityczna Marine Le Pen, która kilkanaście lat temu powiedział, że kandydatka Frontu Narodowego uzyskał to, że przede wszystkim będzie
Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast my tu chcemy troszeczkę o cerkwi prawosławnej mówić, proszę państwa. Tak. I to nie ma jak. No bo też kwestia i demografii, tak, spada i te problemy z masową imigracją, o których pan profesor teraz wspomniał. Tak, to są dwie sprawy, które niekiedy się łączą, a niekiedy trzeba traktować rozdzielnie. Z jednej strony to jest oczywiście problem migrantów, ale to jest problem, który Francja wydaje się, że przegrała. Tego strumienia napływu nie da się zatrzymać, może opóźnienia, może tego przewektorowania, natomiast musimy się przyzwyczaić do tego, że Francja będzie... Po mojemu zaskoczeniu, z raportu CBA wynika, że co roku na rosną rośnie liczba, ale rośnie liczba kryminalna. Problem, ale nie mają przyszłości. W samych Francuzów w czasach, to łatwiej jest łapać, a ze swego wielokrotnie, to są ludzie, ten wszystkim młodzi ludzie. Wydaje się, że spore części społeczeństwa francuskiego odpowiada i w tym momencie przychodzi polityk, który mówi, że tak, to jest dobre. Ja będę to popierał, będę to rozwijał i stał się prezydentem, więc nie sądzę, naprawdę nie sądzę. Chciałbym bardzo, bo Francja jest tym państwem, które my Polacy naprawdę No właśnie, jakie są szanse, jakim on będzie, czy Francja no, dryfuje, czy spada w dół, bo też tak jak rozpoczęliśmy rozmowę, to dwa filary, Francja i Niemcy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, też pewien sposób prowadzenia polityki i wewnątrz Unii, i na zewnątrz, bo gratulacje Rosja, później wielkich mocarstw, też od razu Macron mówi, że no, ma inne spojrzenie, inną optykę jak prezydent Putin, więc od razu jak gdyby pokazuje, że ma własne zdanie, własną opinię i własne podejście do spraw międzynarodowych. Zdarzają się zachorowania na polio, w krajach, które są niepodmiotowane, a zatem rodzice.
rodzice nie szczepiący swoich dzieci muszą mieć świadomość tego, że biorą na siebie nie tylko odpowiedzialność za swoje dzieci, ale także za te inne dzieci nie zaszczepione ze względów medycznych. Minister Radziwiłł przypomniał, że poważne powikłania poszczepienia w dzieci występują bardzo rzadko i najczęściej są wtedy zawsze pod opieką lekarza. Federacja Rosyjska musi zapłacić Polsce prawie 9 milionów złotych za bezumowne korzystanie z nieruchomości w warszawskim Mokotowie. Wyrok w tej sprawie ogłosił cały rachunek podmiotowy. Sędzia dodał, że orzeczoną kwotę Federacja Rosyjska będzie musiała zapłacić bardzo szybko. Sądowej nie było przedstawicieli zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Skarbu Państwa. Aleksander Czoniak, Polskie Radio. Słowem, wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Katedry Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Za chwilę, szanowni państwo, chciałbym zaproponować przemówienie ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, a to z tej racji, że dziś na placu Piłsudskiego miały miejsce uroczystości związane z 72. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panu. Dobry wieczór. Jaka zatem będzie Francja Emmanuela Macrona? Bo tak się zastanawiam, bo gospodarka wewnętrzna, wewnętrzne wyzwanie, bo właśnie trzeba by zrobiła kontrola Związku marzeniem. Teraz przed nami całe przemówienie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Szanowni żołnierze Rzeczpospolitej, kombatanci, ci, którzy nigdy nie uchyliliście kolan, nie schyliliście czoła, nie zaprzestaliście walki. Przedstawiciele kapituły orderu Virtutil Militari, orderu Orła Białego, przedstawiciele Sejmu Rzeczpospolitej, Komisji Obrony Senackiej, Sejmowej, ministrowie, panowie generałowie, ekscelencje, żołnierze, Polacy, dzisiaj przedstawiciele władz Rzeczpospolitej, wcale nie kończy się Piąta Republika. Wojsko Polskie staje przed grobem nieznanego żołnierza, chyląc głowy i sztandary przed wielkim wysiłkiem, wielkim bohaterstwem Polaków. Żołnierzy polskich, ludności Rzeczpospolitej, wszystkich Polaków rozsianych na całym świecie, którzy
którzy przeciwstawili się dwóm zaborcom, którzy już w sierpniu 1939 roku zmówili się przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko Europie, przeciwko pokojowi światowemu. Dzisiaj wiemy, że rzeczywistym autorem i tym państwem, które rozpoczęło intrygę przeciwko pokojowi światowemu, była na równi bolszewicka Rosja, jak i hitlerowskie Niemcy. 8 maja przypomina kapitulację III Rzeszy, państwa niemieckiego, które wespół z Rosją sowiecką tę straszliwą wojnę rozpoczęło. Tak jak pan powiedział, w sektorze prywatnym. Chcielibyśmy, żeby to był dzień zwycięstwa. Chcielibyśmy, żeby to był dzień radości. Chcielibyśmy, żeby to był dzień wielkiej narodowej polskiej dumy. Tak myśleli, tak marzyli, taką mieli nadzieję Polacy wtedy. W maju 1945 roku. Tak, to było nawet co najmniej 5 lat. Natomiast, ale rzeczywistość tak, polska no, była inna. Mówiło, że on miał głód władzy. Ale rzeczywistość polską wówczas znaczyły morderstwa NKWD. Zsyłki do łagrów. No zobaczymy, czy to cudowne dziecko, jakim jest. Więzienia. Gwałty. Pseudosądy. Odbywające się w Moskwie. W których stawiano pod pręgierzem najbardziej bohaterskich dowódców Rzeczpospolitej, Armii Krajowej, zarzucając im kolaborację z okupantem niemieckim. To była nie tylko rzeczywistość straszliwych represji, niszczenia Rzeczpospolitej drugiej okupacji. To była także rzeczywistość upodlania narodu polskiego. Właśnie, ja miałam 3 przedszkola, 3 szkoły, 3 żłobki wcześniej i studia 3-4. No to tak, tak rzeczywiście bywa, tak. Swojej istoty. Złotym dzieckiem, ale niektórzy będą chcieli go zabić. Tak jak Jezusa. Wielka defilada zwycięstwa w Londynie w czerwcu 1945 roku, na której nie było zwycięzców pod Monte Cassino, na której nie było zwycięzców spod Narwiku, na której nie było żołnierzy z Tobruku, na której nie było bohaterów pod Falez i Bredy. Tam wszędzie, gdzie płynęła krew żołnierza polskiego walczącego o zwycięstwo Polski, ale i wszystkich sprzymierzonych. Tam wszędzie wówczas, w tamtym czasie, nie chciano pamiętać o tym wielkim wkładzie narodu polskiego w obronę Europy i świata. A nigdy za mało powtarzać. Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą, które nie stworzyło w czasie II wojny światowej rządu kolaborującego, które nie zniżyło się do kolaboracji, odwrotnie, stworzyło wielkie państwo podziemne, stworzyło wielką armię krajową tu w Polsce i czwartą armię sojuszniczą walczącą na wszystkich frontach ówczesnej to wojny. To jest dla Unii Europejskiej bardzo ważne. To znaczy szereg inicjatyw bardzo ważnych. Dlaczego tak się stało? No ponad już pół wiecza. Jak mogło do tego dojść? Czy dopiero dzisiaj możemy powiedzieć, to były tak, zwyciężyliśmy. Reguły,
inicjatywy francusko-niemieckie. Każda kropla krwi przelana wówczas złożyła się na to wielkie zwycięstwo, jakie przyszło po kilkudziesięciu latach i które sprawia, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, Polska jest niepodległa. Mozolnych, żmudnych reform nie zabrakło polskiej krwi nie wyszły w tamtych czasach. W 2007 roku i nie zabrakło woli zwycięstwa. Po swoim wyborze na prezydenta pojechał. Ale zabrakło uczciwych sojuszników. Ale zabrakło zrozumienia. Lepszym czy gorszym, ale co to jak wielką tragedią dla połowy Europy jest oddanie jej we władztwo sowieckie. Ale zabrakło zrozumienia, że zwycięstwo nad Hitlerem, kapitulacja III Rzeszy, to dopiero połowa wielkiego zadania, jakie czekał wolny świat, jakie musiało zostać zrealizowane. Dzisiaj znowu Polska, Europa i świat staje wobec prób zniszczenia ładu światowego. Staje wobec państwa, które uważa, że ma prawo siłą zmieniać granice, że ma prawo narzucać swoje rządy wszystkim innym, którzy są słabsi, że ma prawo dyktować Europie i światu swoją wolę. W 2008 roku w stolicy Gruzji, w Tbilisi, wobec rosyjskiego najazdu na Gruzję, prezydent Lech Kaczyński powiedział, ale my mówimy nie, ale my się nigdy na taki dyktat nie zgodzimy. Brawo. Słowa wówczas wypowiedziane były tymi samymi słowami, które powiedziały władze Rzeczypospolitej w roku 1939 sprzeciwiające się dyktatorowi z mocarstw, chcący zniszczyć Europę fabryce. I Polskę. I my je dzisiaj powtarzamy z placu Józefa Piłsudskiego, stąd, z miejsca, gdzie stoi pomnik wszystkich bohaterskich Polaków, grup nieznanego żołnierza. I powtarzamy je z dumą i pewnością, że Wojsko Polskie jest silne i zdoła nas obronić. I powtarzamy z dumą i z pewnością, że na naszym terytorium są sojusznicy, którzy ramię w ramię z Wojskiem Polskim są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i pokój w Polsce i Europie. To bezpieczeństwo i ten pokój, który 8 maja 1945 roku był zaledwie marzeniem, był zaledwie rzuconą w przyszłość myśl o czasie, kiedy pokój, bezpieczeństwo wróci do Europy. Dzisiaj tym wszystkim, którzy przelewali wówczas krew, mającą swoje dzisiaj konsekwencje, mające swoje dzisiaj realizacje, przed nimi chylimy głowę. Im dziękujemy. To jest perspektywy polskiej istotne. I chcemy, by pamiętali, natomiast ja myślę, że, że naród polski, że Wojsko Polskie nigdy nie zapomną waszych wielkich wysiłków, waszego wielkiego poświęcenia, waszej krwi, trudu i męki poniesionej w II wojnie światowej, ale i potem przez dziesięciolecia, gdy walczyliście i byliście inspiracją do walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. Jesteście jej twórcami. 8 maja niech przypomni wielki wasz wysiłek i wielką waszą chwałę. Cześć i chwała bohaterom Rzeczpospolitej. To było przemówienie ministra obrony narodowej. Pan minister Antoni Macierewicz wygłosił je podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Pierwsza odpowiedź to dobrze. Lepszy od WPR, bo proeuropejski, antyrosyjski, a przynajmniej arosyjski, w rozumieniu, że nie prorosyjski. Druga odpowiedź jest taka. Oczywiście widzimy pewne problemy między obecną władzą w Polsce i Macrona, chodzi o wzmocnienie jądra w Unii Europejskiej przez Macrona i to, że Polska jednak jest gdzieś na poziomie obecnie pod obecnymi rządami. Ale jest trzeci wymiar tej sprawy, o której rzeczywiście zapomniano, myślę, jako wszyscy do Macrona, bo to taki, że niezależnie od Macrona, niezależnie od Kaczyńskiego, takie realne partnerstwo polsko-francuskie dość trudno nam było przez te 20 lat wykrzesać. Nawet w najlepszym potencjalnym okresie, czyli Sarkozy-Bosniusza. Co nas łączy? Rolnictwo, super, ale już polityka spójności zupełnie nie jest polityczna. Praktycznictwo właśnie, bo oni nie potrzebują spójności. Drugi potencjalny pomysł, który miał nas połączyć, to jest nie do zrozumienia Kaczyńskiego, który był bardzo polityczny Tuska. Francji. My jesteśmy bardziej pokojowi, mniej nastawieni na misję. Nie bardzo to widzę. Paweł Kowal, jak ułożą się te stosunki polsko-francuskie? No bo tak, no, nie mamy już oficjalnie zaburzonych, to jest znamienne, no ale ułożą się dobrze, a pani premier zaprosiła prezydenta Polski, chciałem zapytać, jak pan ocenia ostatni sobotni marsz wolności, bo przede wszystkim pewnie Platforma, bo nieraz mówi się szeroko opozycja, ale to przede wszystkim Platforma chce obalić rząd i będzie wykorzystywała każdą okazję. Czy pan myśli, że ten marsz wolności, to co zaproponowała Platforma Obywatelska w sobotę, jest kolejnym takim elementem, by poprawić sobie sondaże, może też prowokować Prawo i Sprawiedliwość, prowokować rząd, bo przy tej okazji jakieś wulgarne zdarzają się, prawda, wypowiedzi, różnego rodzaju ostentacyjne gesty, jeżeli chodzi o marsz sobotni. Oczywiście, jak najbardziej jest to marsz antyrządowy, wierzony w tę koalicję ciemnej strony. To jest rzecz naturalna i oczywista. A drugie jest, mamy tutaj do czynienia z taką konkurencją na marsze. To znaczy, do tej pory takim głównym organizatorem był Komitet Obrony Demokracji, natomiast po kompromitacji Mateusza Kijowskiego praktycznie KOD już nie funkcjonuje jako czynnik główny. Dla Schetyny, dla Platformy bycie w KODzie jako jeden z elementów było bardzo niewygodne, w związku z czym przestała rozgrywka wewnętrzna się toczyła dalej i po upadku Kijowskiego, po osłabnięciu Petru, Platforma stara się wybić jako główna siła opozycyjna, która ostatecznie zintegruje cały obóz liberalno-postkomunistyczny. Czyli mamy rozumieć, że to też dla opinii publicznej taki komunikat, że my, Platforma Obywatelska, jesteśmy właściwie jedyną najpoważniejszą siłą polityczną?
Dokładnie tak. Natomiast druga rzecz jest wewnętrzna, wewnątrz już platformiana, bo pamiętajmy, że marsz, no nie o tej skali, ale jednak bardzo głośny w sferze medialnej, do prokuratury warszawskiej odbył Donald Tusk. Dla Grzegorza Schetyny ten pochód, no owszem, w sensie wizerunkowym jako platforma, on opowiadał, że to jest jakiś wielki sukces, bo Donald Tusk na poparcie pewnie będzie kandydatem na prezydenta, natomiast realnie dla Grzegorza Schetyny ten pochód Tuska jako nieformalnego lidera platformy, jako tego, który jest w stanie dźwigać sondaże platformy, to jest sytuacja bardzo niewygodna. A więc zorganizowanie tego marszu teraz wolności jest odpowiedzią na to, próbą takiego przykrycia tamtego wspomnienia, tak żeby Schetyna mógł znowuż wyjść jako ten realny lider opozycji. Czy mu się to udało? Raczej nie sądzę, bo jednak oczywiście jest spór co do tej liczby manifestantów i nawet gdybyśmy powiedzieli, że to jest kilkunastu tysięcy, czy 20-tysięczny marsz, to jest to mniejszy marsz niż Kotowski, zdecydowanie. No, ale jest to kolejny etap. To znaczy, pamiętajmy, że dla polityków tego typu, jak Grzegorz Schetyna, nie tylko liczy się kwestia wygrania z PiS-em. To jest drugi etap. On jest przekonany, że to wcześniej czy później nastąpi. Wiadomo jest, że w tak zwanym systemie demokratycznym istnieją te fluktuacje przepływu głosów. Pytanie jest, na kogo te głosy przepłyną. Za 2-3 lata, czy za prawda, czy 7, czy 8, wszystko jedno. W każdym razie pytanie, kto będzie wówczas liderem obozu opozycji. I on doskonale wie, że może ta platforma wybory wygrać, a on może zostać pogrążony. Bo to doświadczył za czasów drugich rządów Tuska, gdzie o mały włos, a byłby po prostu całkowicie wyeliminowany z polityki. To tylko to, że Tusk poszedł do Brukseli, pozwoliło mu przeżyć gdzieś tam w niszy, a później pozwoliło mu się odbudować po poparciu po Bronisław Komorowskiej jednoznacznym tutaj jednoznacznym działaniem w kierunku Ewy Kopacz. Więc cały czas oprócz tego, że to ma wymiar antypisowski, że to tak jest przedstawiane w mediach, jednak w tle jest ta rozgrywka, no to kto będzie tym liderem. Wydaje się, że tutaj Platforma rzeczywiście w dużym stopniu wygrała z Petru, w ogromnej mierze jest też zwycięska. Natomiast co do wewnętrznej walki samej tej partii, to jest, no może jakiś, zbliżamy się do remisu, ale na pewno nie jest jeszcze tak, że Grzegorz Schetyna całą tę schetę przejął i że może się czuć liderem i że może być pewny, że na przykład powracający Donald Tusk nie wymyśli sobie jakiejś kolejnej Ewy Kopacz, która będzie spychać obecnego lidera Platformy na margines. Panie profesorze, chciałem zapytać, czy widać dalej jakby zarysowany podział w Polsce, w społeczeństwie, czy to tylko jest taka, można być rozgrywka, czy próba pokazywania siebie, myślę o Platformie Obywatelskiej, że my jesteśmy silni, że nie spadają nam aż tak bardzo słupki, te słupki, jeżeli chodzi o sondaże. No jest podział, on związany jest, pamiętajmy, z całą układanką po okrągłą stołową, ponieważ rządzący PiS, znaczy rząd narusza w wielu miejscach te sfery ułożone, wówczas zapieczętowane konstytucją z 1997 roku. Przypomnę, jest próba naruszenia fundamentalnej kwestii, która nigdy nie została nawet palcem tknięta, mianowicie układu władzy sądowniczej, przebudowy tej struktury, która była już ostatnim zawsze zabezpieczeniem dla tego, kiedy stworzono. W związku z czym są takie potężne grupy interesów, które przez potęgowaną emocją, czasem nienawiścią, niechęcią aranżują czy angażują się w te protesty w taki sposób przede wszystkim medialny, ale również objawiający się tego typu marszami.
I to nawet trudno się temu dziwić. Natomiast pytanie jest o zwycięstwo i w kolejnych wyborach. To nie jest marsz, ani ten, ani poprzednie, to nie były marsze, które były pod hasłem takim, które wydały zwycięstwo. Tu się czeka na dwie rzeczy. Czeka się z jednej strony na jakiś element kryzysu gospodarczego, który to kryzys dałby im szansę powiedzenia, że proszę, te rządy pisowskie są rządami, które przynoszą biedę. No ale na to się nie zanosi, wręcz odwrotnie, widać to po wszystkim. Druga rzecz, to czekają na ewentualne skonfliktowanie się obozu rządowego, żeby ten obóz skompromitowały. Dlatego media raz za razem starają się wywołać taki konflikt, tylko obwieszczać, tylko prorokować. I trzecia rzecz, to jest ciągłe liczenie na zagranicy. Czyli tak jak my z takim niepokojem obserwowaliśmy wybory we Francji, a wypowiedzi prezydenta już elekta Macrona, czy ówczesnego kandydata, no wręcz z oburzeniem, kiedy atakował Polskę na to, że firma Wielbur chce przenieść produkcję z Francji do Łodzi. To wydaje mi się, że w tamtym środowisku było to odbierane pozytywnie, no bo ewentualny prezydent w przyszłości zapowiada sankcje, a jeśli sankcje to Europa przeciwko Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że ten marsz wolności był pod sztandarami tymi unijnymi cały czas robiony, więc dla nich dekonstrukcja Unii lub próba przebudowy w kierunku poszanowania państw narodowych, tak jak ona kiedyś funkcjonowała, nie jest korzystnym trendem, bo przestaliby mieć to wsparcie. A to jest trzeci, jak gdyby, trzeci element nadziei na odzyskanie władzy. I to są nadzieje póki co. Natomiast realnie marsze mają trzymać to środowisko, które stoi póki co i interesami stoi za danym obozem władzy, żeby ono się nie rozpierzchło. I druga rzecz, te marsze mają na celu wyłonienie i utrwalenie jej przywództwa. Z jednej strony przywództwa jakiejś partii, w tym wypadku Platformy, a po drugie jakiegoś lidera. I tu jest już rozgrywka nieco nierozstrzygnięta, jest postać Grzegorza Schetyny, no i pojawiła się zupełnie niedawno spacerującego ulicami miasta przy okazji też zorganizowana została demonstracja. Chodzi tutaj naturalnie o Donalda Tuska. Panie profesorze, pan wspomniał kwestię zagranicy. Wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans powiedział w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit, że sytuacja w Polsce stanowi fundamentalne zagrożenie dla państwa prawa. Mówi też, że nie wyklucza zastosowania wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego. Mówi to, co dzieje się w Polsce, na Węgrzech, bo te Węgry też cały czas są takim uścieniem. Jest bardzo niepokojące. Mówi, w Polsce demokracja używana jest obecnie do osłabiania państwa prawa. Sędziowie mają robić to, czego chce polityczna większość. Czy tak rzeczywiście jest? To oczywiście jest zamydlanie rzeczywistych problemów unijnych. Pamiętajmy, że Unia jest w ogromnym kryzysie, nie tylko ekonomicznym, ale nade wszystko jest w kryzysie tym związanym z bezpieczeństwem. Napięcia, jakie istnieją na styku tego konfliktu kulturowo-cywilizacyjnego, myślę o tych końcach islamskich, są tak duże, polityka otwartych granic i twierdzenie, że multikulturalizm to jest wspaniała ideologia, która tylko głosi pokój, a każdy, kto myśli inaczej lub mówi inaczej, to jest islamofobem, to przestaje działać. W związku z czym i sam Macron, i Timmermans, postulujący, bo wiadomo jest, że elity, ten establishment lewicowo-liberalny unijny absolutnie postawił na Macrona i cieszy się z jego zwycięstwa, więc już Timmermans wtórował jego zapowiedzią sankcji przez Macrona. No pytanie też, jakie poparcie polityczne będzie miał u siebie, prawda? Bo jeszcze nie ma rządu, wybory parlamentarne przed nim również, tak? Bo takiej siły politycznej jeszcze nie ma, czyli zaplecza politycznego oprócz tego, które wybrał. Tak, ale zaraz się do tego odniosę, natomiast te
antypolskie czy antywęgierskie wypowiedzi porównujące Węgry i Polskę do Rosji, one jak gdyby emocjonalnie mają być odpowiedzią na ten niepokój związany z imigrantami, ale nie odpowiedzią, że no macie rację, rzeczywiście islam, ten terroryzm zagraża Europie, tylko Polska zagraża. Mimo tego, że to jest iluzja, że twierdzenie, że u nas nie ma wolności czy demokracji, to są po prostu bzdury, ale tam, kto tam o tym wie? Więc można niedługo pewnie tych imigrantów nazwą mianem Polaków czy Węgrów. To są po prostu, to jest gra na emocjach, bardzo populistyczna, zarzuca się populizm przeciwnikom. Oni są skrajnie w tym populistyczni, ale to czynią. Natomiast fakt, o czym ojciec mówił, samo zwycięstwo prezydenta Macrona wcale nie nie mówi o tym, że prezydent został w 100% zażegnany, bo oni zażegnani w tym sensie, że prezydentem nie będzie Marine Le Pen. Ale jeśli bierzemy pod uwagę ułożenie struktury władzy, to Macron jest pewnym zabiegiem socjologicznym, ażeby zbuntowanych Francuzów skanalizować w kierunku pozornie antyestablishmentowym, realnie establishmentowym, czyli Macron formalnie, wizerunkowo jest antyestablishmentowy, bo nie był kandydatem ani socjalistów, ani prawicy republikańskiej. Był, jakby nową partię założył, prawda, i o takiej nazwie, która treściowo nic wiele nie wnosi, więc emocjonalnie, jak gdyby mógł Macron powiedzieć, ani nie jestem antyestablishmentowy, jako minister rządu socjalistów, no w sumie jest reprezentantem tego establishmentu, czyli jest to produkt taki socjotechniczny, który ma tych wyborców niezadowolonych z rządów dotychczasowych układów francuskich i Unii Europejskiej, jak gdyby nieco przechwycić, ale to jest przechwyt chwilowy. Kiedy oni się zorientują, że Macron to jest jednak absolutnie dawny establishment i dawna polityka, to zniechęcenie, które dzisiaj się wyraziło w 30% w głosowaniu na Marine Le Pen, może się spotęgować w niedługim czasie, a zbudowanie większości w parlamencie, w wyborach czerwcowych będzie dla niego trudne, ponieważ partia jest nowa, wprawdzie ma tam sporo członków, ale pamiętajmy, że trzeba zbudować jednak taką siłę, która jest w stanie przemóc te stare, tradycyjne partie mające już ustabilizowany establishment i ustabilizowane metody działania, kandydatów rozpoznawalnych itd. Wcale nie musi być tak, że kryzys ten polityczny we Francji już teraz jest zażegnany lub że wybory czerwcowe go rozstrzygną. Problemy, które to państwo przeżywa, są ogromne, tak jak i problemy samej Unii Europejskiej. Żeby to zamydlić, zamulić, niejednokrotnie mówi się, a to przez to, że Polacy są populistyczno-putinowscy, a jeszcze odbierają nam pracę, ponieważ Whirlpool przenosi fabrykę do Polski. To są te metody, które dokładnie ilustrują, jak bardzo ten jednak nacjonalistyczne, takie, żebyśmy powiedzieli, dbanie o własne interesy jest stokroć ważniejsze dla tych elit niż tak zwane hasła unijne, które raz za razem są wypowiadane, a w które oni sami nie wierzą. A jeszcze pytanie, jak pan ocenia, jak będzie wyglądała polityka nowego prezydenta Francji, jeżeli chodzi o Polskę? Znaczy, na pewno będzie się musiał wpisać w ten kontekst działań Komisji Europejskiej już od dłuższego czasu, czyli aranżować pewne na razie werbalne, a być może później formalne ruchy, bo pamiętam, że rzeczywiście istnieje coś takiego, jak wybijanie się polskiej gospodarki na konkurencyjność, a to jest nie do zaakceptowania. Jednak władze, no jednak u nas układ polityczny absolutnie nie akceptuje multikulturalnej polityki tej lewicy europejskiej, która chciałaby państwa narodowe wysadzić w powietrze poprzez pomieszanie w tych strukturach narodowościowych i cywilizacyjnych w Europie, w związku z czym te ataki będą się kumulować. Myślę, że on może być nawet jako przywódca państw narodowych tych różnych stanąć na czele tego, no bo skoro tego deklarował tu w kampanii wyborczej w tak niewybredny jednak sposób, to myślę, że będzie próbował to kontynuować. Czyli krótko mówiąc, tak, wyborcy jego są zaniepokojeni tym, co się dzieje w kontekście zamachów terrorystycznych, to on nie będzie emocje te kierował, no dobrze, trzeba coś z tym zrobić, ten islam to jest jednak problem, tylko Polska jest problemem.
to jest tylko znalezienie zastępczego wroga. Dawniej to się nazywało mianem zła ofiarnego. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Jeszcze jeden temat, jeden gość. Jest nim pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca. Witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie ministrze, na zaproszeniu na konferencję jeszcze Polska nie zginęła wieś w tym tygodniu 13 maja.